Dam ci całkowicie za darmo każdego skina, którego zmieścisz w tym kółku w CSGO. Już tłumaczę, o co dokładnie chodzi. Wybieram losowo jednego widza z mojego Discorda. Następnie w CSie wyrzucam mu te trzy skiny, które widzicie w tym momencie na ekranie. Cyrexa, Neonoira i co najważniejsze, nie byle jaką koskę. Coś koło tysiaczka, tak? Tak. I w tym momencie, moi drodzy, zabawa się zaczyna, ponieważ jak widzicie, mam guziczek czerwony, mam guziczek zielony. Zielone, zielone. Na podłodze, jak sami możecie zobaczyć, nie ma nic a nic w tym momencie. Ale uwaga, po kliknięciu zielonego przycisku pojawiają się koła. Jeżeli skin wyrzucony przez widza będzie znajdował się w kole, to oczywiście mu go wysyłam. Ale jeżeli skin będzie znajdował się poza kołem, to oczywiście widz nie dostaje nic a nic. Zaczynamy. I uwaga, uwaga, pierwsza osoba to... Sonic! No siema. Ty masz tylko 10 winów. No wiem, mi się ostatnio udało, co nie? Wczoraj, dosłownie. Nie wierzę. Czekaj, dałbyś mi dosłownie 5 sekund, tak? A co się dzieje? Rodzicom powiem. Mama! Nagrywam, że kawałek. Czy według ciebie to jest worth it? Na ten moment jeszcze nie. Taktycznie, taktycznie, dobra, jedna pójdzie tutaj na środek, żeby dobra, większa. Dobra, jedna pójdzie tutaj na środek. Ale jesteś pewny, że tam ją zostawiasz. Pewny, kurczę, albo dobra, jeszcze ją wezmę, bo to najbardziej mi na tym zależy. Kostkę postawię tam, gdzie uśpik, bo coś tak często podchodziłeś. Okej, niech będzie, nie wiem o co chodzi. Tutaj dam M4-eczkę. No. I klasyczek tutaj klasyczek. Na plęcie. Dobra, ale 100%, nic nie zmieniasz. 100%, nie zmieniam, nie ma szans. A jakbym ci zasugerował, żebyś zmienił miejsce kosy? To bym ci nie zaufał. O, proszę bardzo, dobrze, dobrze, przyjaciół drogi. W takim razie, czy jesteś gotowy? Idę odpalić. O Boże, widzisz? Kurde, a tam M4-eczka tak ryska, o nie, kurde, sorry, ale taka ta ryska była, taka tak ciupeczkę. No, ciupeczkę widziałem, czekaj, kosa tutaj, widziałeś stary, proponowałem ci przesunąć kosę, nie zrobiłeś tego, niestety, a uspik mocno no poza kołem. No, kurczę, widziałem, żeby tu dać, ale że tak daleko dałem. M4 mogę dać, widziałem ten tumik, on zahaczał około. Yeah, dobra, to na tym najbardziej mi zależało, na maksa. Dobra, wysyłam. Uwaga, uwaga, druga osoba to... MRCKK. Dzień dobry, no to ja upuszczam sobie w tym miejscu. Ja bym tam nie upuszczał, ale spoko. No to mogę zmienić jeszcze. Możesz, dawaj. Dobra. Aha, okej. No to tutaj. Dobra, teraz USP-ka sobie upuść. USP, dobra, USP tutaj i kosa. Pomyśl, najdroższy skin. Tutaj jest 6-7 stówek. Tutaj, 100%. Ja mogę bejtować. No. Tak. Podejdź do zielonego przycisku i jak będziesz gotowy, kliknij E. M4 jest, co? No jest. Ale kosa i USP niestety nie, czyli podobnie jak pierwszy ziomek. Szczęśliwy czy nie? No szczęśliwy, no wygrałem coś przynajmniej. No tak, no to prawda, gratulacje. I ostatnia, trzecia osoba to... Zaku! O Jezu, ale dostanę porządny wpierdziel. Tutaj nie dostaniesz. Jestem głównym w tej grze. Tutaj skill, nie ma nic do rzeczy. Każdy teraz do mnie pisze, że powie Jacobowi, że moje marzenie jest z nim zagrać i coś wygrać. I coś wygrać. Proszę bardzo, czas start, lecisz. Co, gdzie, dobra. Jak rzucasz? Mhm. Na początek. No, dawaj. MS-ka może być tu. Dobrze, no. Dawaj dalej. Zobaczmy, czy coś jeszcze. Myślę, że tutaj może być jednakowo. Okej. USP rzucony. I teraz pytanie, gdzie kosa, no? I kosa, najważniejsze. Mhm. Oczywiście. Mhm. Wszędzie może być, pamiętaj, wszędzie. No myślę, że może być tutaj na schodach. Na schodach może być kosa, okej. Ciekawe. Czekaj, mi wyrzuciło tak dokładnie jak chciałem. O, tutaj myślisz, być. Że będzie. Znaczy, no nie dokładnie, to jest rzucone, bo to miało być na środku, ale dobra, niech już będzie i tak. Okej. Czy jesteś w 100% pewny i nie chcesz niczego zmienić? Nie jestem pewien, czy chcę coś zmieniać, nie jestem pewien tego wyboru. Trafi. Jezus Maria. USP i kosa trafiona. Nie wierzę w to, stary. Jezus Maria. Jaka ty czwarta. Dobra, to czekaj, tylko sobie jeszcze M-kę zmienię, nie? Nie, to stary, to wygrałeś. Jezus. 900 zł wygrałeś. O Jezus Maria. Zadowolony? No a jak mam być niezadowolony, jak wygrałem 900 zł? Koska USP, pyk. Ja zbankrutuję, no. Konkurencja druga, w której ponownie mamy dwa guziczki, odpalamy guzik zielony i mamy
koło. A zadaniem każdego widza będzie podniesienie smoka, a następnie rzucenie go w sam środek koła tak, żeby po prostu on wybuchł. Nie w ten sposób. Pago byłby dumny. O kurwo jana! W skrócie. Smoke ma wybuchnąć gdzieś, no ja pierdo... Bra. Gdzieś w kółku. O, każdy ma tylko i wyłącznie jedną próbę. Pierwsza osoba to... Kajetan. Żyjesz? Tak. Super. Kubula. Ostatni ziomek na kanale. Halo? Kontakt Iren Machen? Tak. I trzecia persona to... Achmed Rurkow. NPC, NPC. Jestem. Co jarałeś? Nic. Okej. Okay. Jeszcze. O, proszę bardzo, to mi się podoba. Dobra, jak jesteś gotowy, to rzucaj, ja patrzę. Zobaczmy, czy smog wyląduje w kole, czy... O! O! Był chyba. Na pewno! Wygrałeś kosę. Naprawdę? No. Pierwszy item mój w ogóle, ale naprawdę? No naprawdę. No, zajebiście. Achmedzik, jak jesteś gotowy, to rzucaj. Ja pierdzielę, trzy kosy przepieprzę, nie? Za chwilę widzowie, jak coś pójdziemy jeszcze otworzyć, ty! O! Jest. Nie no, jest. Wydaje mi się, że był. Jest. Widać, ja pierdzielę! Okej. Okay. Na koniec najpewniejszy siebie Kajetan. Zobaczmy, czy trzy kosy przegram, czy tylko dwie. Nie doleci, nie do... Na granicy. Jest na kółeczku. Zaliczę. Wygraliśmy każdy kosy. Całość oczywiście dotyczy kolejnych dwóch przycisków i tej oto ściany, którą w tym momencie widzicie przede mną. Mianowicie każdy widz odda tylko i wyłącznie jeden strzał w ścianę, po czym ja odpalę guzik i pocisk, który będzie w kole, wygrywa kosę. A jeżeli nikomu nie uda się trafić, to wszyscy przegrywają. No losuję, kolejnych trzech szczęściarzy, lecimy! Pierwsza osóbka, która może wygrać to... Parvel. Jestem. Druga osóbka to... O Jezu, co to jest? Tak, jestem. O, w dupę. Dzień dobry, witam pana. I trzecia persona to... Erk. No, jestem. 3, 4, strzel. Odsłaniam. Aj. Chciałem tam strzelać, no. Nikt z was nie trafił, zrobimy rundę dogrywkową. Zapraszam ze mną. 3, 4, strzel. Proszę, czy ktoś trafił, odpalam. A nie to, nie. Posuń się, żeby nie znikło. Nie wierzę. No tak blisko, no. Nie wierzę. Ostatnia szansa. Weźcie wabiki w dłoń, macie? Tak. Mamy. Dobrze. Jeżeli rzucicie wabika gdzieś w ten obszar tutaj i on wyląduje w kole, które ja za chwilę odsłonię, to i tak otrzymacie skrzynkę za 300 zł, więc panowie, to jest ostatnia, trzecia szansa. 3, 4, rzuć. Poszły 3 wabiki. Wszystkie bardzo blisko siebie. Odpalam koło. Nie. No nie! Nie! Ajajaj, no. Dobra. Nie wierzę, nie wytrzymam psychicznie. Pamiętacie, gdzie były koła? Jeżeli traficie smokiem w jakiekolwiek koło, to i tak dostaniecie skrzynkę za 300. 3, 4, rzuć. Zobaczmy. Raz, dwa. Nie, no popłaczę się. Jesteście tacy fatalni, no zobaczcie sobie. No prawie mój poleciał, można to zaliczyć. Można to zaliczyć. Ja się popłaczę zaraz ze śmiechu. Chcecie piątą próbę? Tak. Zapraszam do okna. Osoba, która będzie najbliżej samego centrum X-a, dostanie to 300 zł pod warunkiem, że trafi w koło ktokolwiek z was. Ostatnia szansa, więcej nie będzie. Pierwszy decoy Parvela. Czy jest w kole? Wow. O kurde! Dobra, wow. Dawaj. Michał, dawaj. No siadło. Michał, poza kołem. I Erk. Uwaga, chwila prawdy. Wydaje mi się, że bez... O! Aj. Wygrałeś, Parvel. Gratulacje. Gratki. Konkurencja czwarta. Magiczne przyciski, aż 4 widoczne koła na całej ścianie. I oczywiście tyle samo, czyli 4 widzów, którzy zawalczą o tą kosę. Ich zadaniem będzie namalować graffiti w ciemno na ścianie, a jeżeli to pokryje się z kołem, wygrywają. Dzień dobry, mordeczki. Witam serdecznie, wróciłem. Cyk, dziobaczek. Pyk, JXK. Pyk, Merks. I cyk, no way. Dobra, czy jesteście gotowi? No, dawaj. Jakub się krysuj pierwszy. Uwaga. O. O, dobra, mamy pierwsze graffiti. Dawaj, drugi dziobaczek. Dobra, analiza. No, dajmy w tym samym miejscu wszyscy. Może będzie. O, nie. Tak. O
Okej, okay, drugie poszło tutaj. Dawaj dalej, Merksik. Merksik tutaj, ale ty masz małe grafity. I tutaj czwarte. Dobra, chłopaki, jesteście gotowi? 100%. Tak. Dobra, odpalam. O! Jest? Ty nie wiem. Ja bym chyba zaliczył. Nie no, ja zawsze jak głupi, masz szczęście, doszedłem. To teraz druga szansa, druga próba. Na tej ścianie narysujcie graffiti. Szansa o 300, poszło pierwsze. Dziobaczek. No dobra, ja tak jak pod wtedy. Dobra i... Merksik. A daj Jakubsik swoje, twoje się już nie liczy, ale daj tak z ciekawości. Z ciekawości? No. Dobra, zobaczmy. Czy 300 do kogoś lądują? Nikogo. Oczywiście, że nie. Dziękuję ci się, panowie. Jakubsik, gratuluję, zgarniasz kosę. Dzięki, dobra, dzięki. Gratulacje. Jesteście bambiczkami, nie? Konkurencja piąta z youtuberami. Kepciem, Matkiem i Smartim. Standardowo przycisk. Jak widzicie, w tym miejscu pod skrzynką na BS-ie zrespiło się koło, które panowie będą musieli znaleźć. Osoba, której uda się to zrobić, zgarnia skrzynkę wartą 600 zł. 3, 4, start! Poszli, dobra, zobaczmy. Tutaj wszyscy gdzieś szukają koło mnie, oni myślą, że to jest gdzieś tutaj. Matek tutaj też czegoś szuka, jeszcze nie wiem czego. Czekaj, tu jest kółko jakieś, widzę! Ty gdzie to kółko może być? Tak się skupiłem, że nic nie gadałem przez większość czasu. No musi być w jakimś nieoczywistym miejscu, na 100%. Ej, dobra, pa. Pa, 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 pa. Będę biegał za Kepciem, żeby myślał, że jest blisko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, on teraz myśli, że tutaj gdzieś jest. Zobaczcie. On tu szuka. Chyba przestał szukać. Dobra, na bank gdzieś tu jest. Na bank gdzieś tu jest. 100%. Ja może faktycznie na... Trzeba wskoczyć tu jakoś. No jest gdzieś między tymi szparami na 100%. Ja to czuję. Ja to wiem. Ja pierdziele, gdzie to może być? Mordo, no tu nic nie było, ja to przecież prześledziłem wszystko. Ja pierdziele, na bankie gdzieś widziałem tu między tymi szparami. Żeby wytężyć wzrok. Nie mogę. O, dziadek ma? Nie ma, on nie widzi. 24 hours later. Ja muszę inaczej szukać niż oni, bo jak oni będą szukali tak samo... Nie no, stary, no nie widać żadnego kółka. No na bank dobrze sprawdzałem. Na bank gdzieś tutaj. No debil to jest! Mordo, on tu zgliczował jakoś, tu nie ma żadnego kółka! Gdzie to jest?! Nie no, zwariuję zaraz, mogę go zanurzować? Nie mogę. No on na to patrzy, ja się popłaczę! Ja też tam patrzyłem, no nie gadaj, że tam jest! Nienawidzę go, po prostu go nie cierpię, go... Załatował w piąchę w łebkę, ta pięć, jest jasna? Nie, to jest niemożliwe! Nie no, to nie ma, ja wiem, że on tego nie zrespił, on tam kliknął, wyłączył to ty. No nie wiem, staro, on mówi szukajcie nisko, ale tu nic nie ma, nie? Oni zaglądają w te szpary, a oni nie patrzą pod. Ej, stop! Crasha mam! A. Nieważne, ile jesteś w stanie ciosów przyjąć, nieważne, ile razy jesteś w stanie stać. Ważne. 10 minut za nami, więc przechodzimy do dogrywki. YouTuberzy muszą upuścić swoją kosę gdziekolwiek w obrębie bombsite'u B. Następnie ja wciskam przycisk. Jeżeli kosa będzie w kółku, to wygrywają skrzynkę za 600 zł. Kepcio, gdzie rzucasz nóż? Muszę analiza, matematyka, bum, analiza, tu, analiza. Pum, tu. Cały obszar możesz. Okej. Czekaj, nie. Tu. O tu. Super. Dobra, generalnie jak coś, to ja już wygrałem. Nie musisz nawet smarty rzucać tego noża. Dobra, Matek tam, teraz Smarty. Tak zobaczmy, proste, zobaczmy. Dobra, okej. Okay. No i... 3, 4. O, jak to? Nikogo nie ma, ty. Stary, no zobacz jak blisko, a, wygrałem! Nie, no, stary! No przecież ja byłem obok! Co jest? Dosłownie to był nóż, Jacob, przecież... A zobaczcie tego! Matek też bliziutko. No kurde, niedaleko, no. A wiecie, gdzie było trzecie koło? Zobaczcie. Gdzie? Tutaj, skąd rzucaliście? Ła, a dobra, ja myślałem, żeby tu na traka rzucić, nie? Czyli ja i Matek wygrywamy, tak? Nikt nie wygrywa, lecimy do kolejnej konkurencji. Dogrywka dogrywki. Czyli zabawa w graffiti z poprzedniej konkurencji. A, uwaga! Smarty rysuje. O! Okej, okay. Matek. Tu se walę. A walnij se. I Kepcio. Dobra! O, Gdzie na moje? Duże. Dobra, gotowi? Tak. Dawaj. 3, 4. Oj, no, było blisko. Ale dobra, ja byłem najbliżej, także ja wygrywam chyba, co nie? W dalszym ciągu nikt nie wygrywa, idziemy do kolejnej konkurencji. Guzik, smoke do tego koła, no przecież ktoś musi trafić. Jesteście gotowi? Mogę już rzucać? No, dawaj. Matek. Okej. Okay. No, zesrałeś się, kolega. Ja pierdzę, to jest niezłe. Teraz rzucaj. Teraz Kepcio.
Smarty będzie mógł tam jeszcze zremisować i wtedy będzie dogrywka. Zobaczmy, czy Kepcio trafi. To gdzie? Nie. Ma opcji. Ja pierdziele! Smarty, ostatnia szansa na pieniądze. Dobra, uwaga! Dawaj. Fire! Ja pierdziele! Dobra, Matarzy, nie wygrywacie nic. Zbijają, bo to w meczu normalnie się odbija. Nie ma dogrywki, to była szósta dogrywka. Zaczynamy. Pierwszy orzełko Global Supreme to Molki, Lem, Lucky, Supreme Global, Arax, Orzeł Global, scrolling, 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 Kelly, on kiedyś był, Lem, Matluk, elita światowa. Zapraszam. Zaczynamy od najniższej rangi. Araksik, pierwszy rzucasz smoka. Co ty robisz, ty? O, nie mogę zajebisty, zajebisty smok, super. Strzali, że się zblokowałem o to gówno tu? Jest to gówno, się zblokowałem o to. Druga osoba. Kolejna ranga. Kelly, zapraszam. Kelly, nie, ja nie, dobra. Ja wziąłem gości, co mam orły. Ten ma lema. Oni się ruszać nie potrafią. Czekamy, aż smok zajdzie i na ciebie do trzeciej osoby. Poszedł. Nie, no nie wytrzymam z wami. Nie, no, co wy? Nie, dobra. Czwarta osoba. Lucky, nie poszedł smoke, uwaga, ojojoj, przynajmniej doleciał na mida, ale jest fatalny, możesz sobie zobaczyć, gdzie poleciał twój smoke. Matluk gotowy? Masz szansę wygrać, stary, dwa koła, dawaj. Od tego rzutu zależy wszystko, proszę. O, przeleciał. GG już. Ty. GG? O, ja pierdzielę, nie GG. Ale był bliziutko, był bliziutko. Ty. Dawaj, dorzuć Arax. O. No nie, Kelly, proszę bardzo, poszedł smoke i czy wpadnie Kelly? Na razie najbliżej. Schodki. Na razie najbliżej. Poszedł smoke Molkiego, za daleko. O jest, on to w ogóle taki, no szarcik. Ładnie taktyczny. Smoke Lakiego, ojojoj. Na dach. Matluk, o! Był wcześniej najbliżej i teraz, no i teraz blisko, ale daleko. 400 lat później, Arax, ty pieprzysz! Ojojoj. Ja nie wiem, czy nie bliżej niż Kelly. Wydaje mi się, że nawet chyba trochę bliżej, ale nie jestem pewny. No, dobra, lecimy dalej. Kelly. Nie. O jest. Nie skoczyłem. Chyba najlepszy. Jest. Będzie chmura w tym. Jest chyba. Nie jest. Nie, nie ma. Nie ma. Uważam, że nie ma. Uważam, że stary centymetr, nie? No, na razie Molki zdecydowanie najbliżej. Lucky. Oj, panie Supreme, panu dziękujemy. Matluk, możesz to skończyć. Wydaje mi się, że jak teraz nie skończysz, to Molki wygra w kolejnej i Matluk! Nie ma tego, nie ma tego. Dobra, ty Arax, to jak ja widzę, jak ty rzucasz, to ty pierdzielisz. A co? A dobra. Halo? Nie. Kelly! O, ja pierdzielę, Kelly, to stary, gdzie to poleciało? Jak Ramos Karnego teraz poleciałeś. Nie, znowu. 5 minutes later. Molki ma inną taktykę niż wszyscy i wydaje mi się, że może to siąść. Jak teraz mu wejdzie, wcześniej brakowało milimetrów. Czy Molki poprawił? Poprawił. Nie, chyba. Nie ma. Poprawił. Nie, teraz chłopie jeszcze bliżej jest. Jeszcze gorzej jest. Nie no, no Molki nie jest. Nie jest niestety, stary, nie jest, no. O Boże, co to jest? O Jezu. Matluk rzucił i... Trafi. Nie, za blisko. Znowu się blokowało. Nie ma. Match later. Pa, jak ja widzę, jak on wrzuca te smoki, to mi się odechciało. Dobra. Ty! No i się śmiałeś. Oho. Kelly trafia! Ja cię przepraszam, Kelly, stary, jak ty... Co ty zrobiłeś? Nice. Jakie gówno, stary. O Boże. Anime jeszcze nie mogę. No, nie jest najładniejsze, tak? Ale gratulacje. Przysięgam, widzowie, to był najdroższy odcinek w historii tego kanału. Jeżeli to doceniacie, proszę zostawcie łapę w górę, zasubujcie kanał z dzwonkiem tam na dole. Oczywiście wszystkie screeny wam wrzucę na Discorda, wszystkie wymiany, wszystkie wyniki konkursów macie na Discordzie. Pomysł na filmik od Nate Kinga, którego serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnych, trzymajcie się, miłego dnia. Cześć!